Dzień dobry, vlog, long time no see. Dzisiaj writing vlog, ale w zupełnie innej formie, znaczy w formie bardziej vloga bez sensu niż w writing vlogu do tej pory. Ale jedziemy na body writing, więc zobaczycie, jak to wygląda i co będziemy knuć z Weroniką i w ogóle będzie fajnie. Także zapraszam Was serdecznie. Minęła godzina, odkąd przyjechałam, kawusia wypita, trzeba będzie się zabrać do pracy. Weronika właśnie otworzyła notes. I napierdziela, także będziemy projektować. Ja dzisiaj mam postanowienie, że robię konspekt. Ty masz postanowienie, że... Chcę dopisać kilka scenek do skończonej książki, bo w środę ją wysyłam i chcę napisać też konspekt nowej. To jest mój plan na dzisiaj. Będziesz pisać konspekt do Androidy? Tak, przez ciebie, bo się naczytałam twoich konspektów i uznałam, okej, to nie jest taki zły pomysł. Very nice. Także przy pracy, o nie, nie w tę stronę. Przy pracy generalnie roboczo wygląda to tak. Tam. No, także zaraz się bierzemy do plotowania. Ja będę pracować nad konspektem na mojego psychola. No, update'y w trakcie. Dziękuję za uwagę. Update. Jest godzina, która? 14:05. Ja dopracowałam, mam zakończenie przy pomocy Weroniki, zainspirowała mnie. Rozkminiłyśmy zakończenie nowego projektu mojego. Ty masz rozpiskę rozdziałów. Ile masz rozdziałów rozpisanych? 11, ale skończyłam już dopracowywać to, co wysyłam w środę, więc jakby to już czeka na wysłanie. Nice, czyli to mamy z głowy. I... na razie tyle. Ja chwila przerwa, żeby doładować laptopa, ale będę robić jeszcze konspekt szczegółowy i
jest fajnie. Generalnie podjarka mocno, bo niby piszemy same, ale jak gadamy o tym, to się cały czas nakręcamy i jest super, także... No to byłby genialny podcast, jakby ktoś nagrał nasze wszystkie rozkminy, jakie miałyśmy o twojej... To byłby podcast o tym, jak być ukrytym sadystą, I guess? Tak, tak, to jest pisanie enemies to lovers. Siedemnasta osiemnaście. Mamy dniówkę zrobioną. Jakby zamiary zrealizowane. Nie umiem słowa. To już jest na etap starania. Tak. Konspekt dopracowany. Będzie rozwijany. Te rozdziały zrobione. Do propozycji dopracowane. Wszystko gotowe. Dom. Mamy dniówkę. I na tym polega body writing. Generalnie. Siedzimy sobie, kminimy, piszemy. Czyli więcej przegadałyśmy chyba. Więcej zmieniłyśmy. Tym razem, ale to dlatego, że tu miałyśmy głównie pracę konceptową tak, teraz. Tak, ale jak się spotkałyśmy pierwszy raz, to praktycznie w ogóle ze sobą nie gadałyśmy i ciągle pisałyśmy. Tak, ale wyszło z tego dosyć dużo tekstu generalnie. Chuj, wyszło. No. Nie wiem, czy mogę używać takich zbyt. Najwyżej cię wpikam. No, ale dzisiaj praca konceptowa i było spoko, chociaż nie chciało mi się trochę dzisiaj, tak szczerze mi powiem. Też, ja tak no. Odwlekałam włączenie laptopa no. I otworzenie pliku, ale chyba wolę takie dni, jak kminimy nad fabułą i potem pisać same, niż jak piszemy wiedząc, co mamy zrobić, bo taki najgorszy proces myślowy i wykminiania zrobiłyśmy razem. I jeszcze tak. Z tego wyszły zajebiste rzeczy, których w ogóle nie planowałyśmy. To prawda. Początkowo. No, tak było. Ale za to, jak pisałyśmy, to feedback na bieżąco. To było najlepsze właśnie. To mogłyśmy przeczytać od razu. Tak, i od razu było wiadomo, co zmienić, co zostawić, co wywalić. Także to też było gotowe. Także dzisiaj się dużo nie zrobiło, ale się zrobiło mimo wszystko trochę sporo. trochę paradoksalnie, no ale cóż. Także to ostatni update, ja może jeszcze z domu coś dogram, bo może jeszcze dzisiaj siądę, żeby trochę szczegółowiej ten konspekt zapisać i wyślę tobie. Tak. Berka jest napalona, bo mam psychopatę. Dwa słowa. Emotional damage. To będzie emotional damage i to chuj. To będzie... Bardzo, przepraszam. To będzie emotional damage, to będzie enemies to lovers, to będzie psychopata. To będzie... Bardzo duży slow burn. Bardzo. O, to będzie potężny slow burn. I myślę, że Goru też trochę będzie w tym. Musi być. No, w tym bardzo pasuje. W tym będzie dużo Goru, no. Czyli wszystko, co uwielbiamy. Wszystko, co uwielbiam, dokładnie. No, także tyle. Tak myślę. Może nudne, może nie nudne. Nie wiem, był dla kot, mnie było. Był kotek. Nawet dwa kotki. Roboczo kończymy na dzisiaj, nieroboczo zobaczę w montażu. I to tyle. Dzięki Werka za towarzyszenie przy tym procesie. Również. I przy vlogu również. Ajo. Ja.